Wszystko było tak piękne, że aż trudno było Carly w to uwierzyć. W 1990 roku zaręczyła się z przystojnym, wyrafinowanym księgowym, który miał mnóstwo pieniędzy. Carla spotkała Paula na jednym z przyjęć charytatywnych, na które została zaproszona przez swoją przyjaciółkę. Od pierwszej chwili, gdy zobaczyła jego uśmiech i poczuła pewność bijącą z jego spojrzenia, wiedziała, że to ten jedyny. Paul emanował spokojem i pewnością siebie, które były jak magnes dla Carly. Był nie tylko atrakcyjny fizycznie, ale również miał w sobie coś, co sprawiało, że ludzie do niego lgnęli. Ich związek rozwijał się w zawrotnym tempie. Bernardo zapraszał Carlę na ekskluzywne kolacje, wyjazdy do najbardziej romantycznych zakątków Europy i organizował niespodzianki, które sprawiały, że czuła się jak w bajce. Jego wyrafinowanie i elegancja były widoczne w każdym jego ruchu i decyzji. Kiedy Homolka opowiadała przyjaciółkom o swoich doświadczeniach z partnerem, wszystkie słuchały z zazdrością i niedowierzaniem. Zapowiadał się wspaniały ślub, taki, którego ani rodzina, ani przyjaciele nigdy nie zapomną. Carla i Paul postanowili, że ceremonia odbędzie się w malowniczej katedrze na wzgórzu, skąd roztaczał się zapierający dech w piersiach widok na miasto. Przyjęcie weselne miało odbyć się w jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w okolicy, gdzie na gości czekały wyszukane potrawy i najlepsze wina. Wszystko było zorganizowane z dbałością o najmniejsze detale. Od kwiatowych dekoracji przez wybór orkiestry, aż po eleganckie zaproszenia, które zostały ręcznie wykonane przez znanego artystę. Carla bardzo kochała Paula. Ich relacja była pełna namiętności i wzajemnego szacunku. Był on dla niej nie tylko partnerem, ale także przyjacielem i powiernikiem. Każdego dnia udowadniał jej, jak bardzo ją kocha, a ona czuła, że znalazła swoje miejsce na ziemi. Takiego faceta ciężko było znaleźć. Był niemal perfekcyjny, szczególnie w łóżku. Ich intymne chwile były pełne pasji i zrozumienia, co sprawiało, że ich więź była jeszcze silniejsza. Carla czuła, że jest w stanie zrobić wszystko, by tylko utrzymać go przy sobie. Była świadoma, że miłość taka jak ta zdarza się raz w życiu i nie zamierzała pozwolić, by cokolwiek stanęło im na drodze do szczęścia. Każdego dnia budziła się z myślą, jak szczęśliwa jest, mając u swego boku tak wyjątkowego mężczyznę, i robiła wszystko, by Paul czuł się równie wyjątkowy. Marzyła o wspólnej przyszłości, o domu pełnym miłości i o dzieciach, które byłyby owocem ich niesamowitego uczucia. W głębi duszy wiedziała, że jest gotowa na wszystko, by tylko zatrzymać tę bajkę na zawsze. Jednak to, co różniło ich od wszystkich innych zaręczonych par, to przede wszystkim szokujące zachcianki Paula, które Carla musiała spełniać przez te kilka lat, odkąd się poznali. Na zewnątrz wyglądali jak idealna para, otoczona luksusem i podziwem. Jednak ich relacja skrywała mroczne sekrety, które były dalekie od romantycznej miłości. Paul miał skomplikowaną naturę, pełną dziwnych i niepokojących pragnień. Gdy dowiedział się, że Carla nie jest już dziewicą i nie może przeżyć z nim swojej inicjacji seksualnej, był rozczarowany, a wręcz zirytowany. Uważał, że jego potrzeby i fantazje są najważniejsze i oczekiwał, że jego partnerka zrobi wszystko, by je zaspokoić. Wkrótce zaczął narzucać jej swoje chorobliwe pomysły, które z biegiem czasu stawały się coraz bardziej ekstremalne. Najbardziej szokujący i niepokojący dotyczył młodszej siostry jego partnerki, Tammy. Bernardo, będąc przekonanym, że jego pragnienia są absolutnym priorytetem w ich związku, zasugerował, że Carla powinna umożliwić mu pozbawienie dziewictwa swojej siostry. Miał to zrobić bez zgody i świadomości młodej dziewczyny, co większość ludzi nazywa po prostu gwałtem. A dla Paula było to jedynie spełnienie jego marzeń. Ku zaskoczeniu i przerażeniu każdej osoby, która poznałaby tę historię, kobieta zgodziła się na to bez żadnego problemu. Jej miłość do partnera była tak ślepa, że gotowa była spełnić każde jego życzenie, nawet jeśli było ono moralnie odrażające i nielegalne. Co więcej, spodobał jej się pomysł, aby to wszystko nagrać. W jej umyśle spełnienie tej chorej fantazji miało zacieśnić ich więź i pokazać, że jest gotowa na każde poświęcenie dla swojego ukochanego. Carla pracowała w klinice weterynaryjnej i posiadała wiedzę na temat środków uspokajających zwierzęta. Była doświadczoną techniczką, więc miała dostęp do różnych leków i znała ich działanie. Ta wiedza sprawiała, że mogła wprowadzić w życie przerażający plan Paula. Problem polegał na tym, aby podać Tammy tyle środka odurzającego, by jedynie straciła przytomność, w momencie kiedy Bernardo będzie chciał ją wykorzystać. Carla długo zastanawiała się, jakiego leku użyć. Po wielu rozważaniach i konsultacjach z partnerem zdecydowali się na Holotan. Środek znieczulający stosowany w weterynarii przed zabiegami. Holotan był silny,
ale przy odpowiednim dawkowaniu powinien sprawić, że jej młodsza siostra będzie nieświadoma i bezbronna. Tak naprawdę nie chciała, by coś złego stało się młodej Tami. Po prostu pragnęła podarować ją Polowi na święta. W jej pokręconej logice to miało być dowodem jej miłości i oddania. Chciała spełnić pragnienia ukochanego, nawet jeśli oznaczało to zdradę własnej rodziny. Przed podaniem środka dziewczynie przetestowali go na psie i uznali, że nie powinien jej zaszkodzić. 23 grudnia 1990 roku miał być wielkim dniem dla rodziny Homolka. Paul zabrał ze sobą nową kamerę, tłumacząc, że chce nagrać świąteczne przygotowania i wspomnienia. W rzeczywistości miał zupełnie inny plan. Wieczorem, gdy wszyscy zasiedli do wspólnego kolędowania i rozmów, Bernardo zaczął podawać Tami drinki, do których dodane były narkotyki. Nieświadoma niczego dziewczyna, pijąc kolejne kieliszki, czuła, jak ogarnia ją senność i osłabienie. Reszta rodziny, zmęczona świątecznymi przygotowaniami, poszła spać, zostawiając Tami, Karle i Paula samych. Kiedy dom pogrążył się w ciszy, mężczyzna uruchomił kamerę i rozpoczął realizację swojego chorego planu. Tami była prawie nieprzytomna, nie mogła się bronić, gdy Paul zaczął ją wykorzystywać. Karla, która miała zadbać o to, że jej siostra pozostanie nieświadoma, trzymała holotan blisko twarzy wykorzystywanej dziewczynki, aby utrzymać ją w stanie nieprzytomności. Po zakończeniu swojego brutalnego aktu, Bernardo rozkazał partnerce, aby również wykorzystała dziewczynkę. Homolka, będąca pod wpływem manipulacji i chęci zadowolenia ukochanego, zgodziła się. Jednak w pewnym momencie Tami zaczęła wymiotować. Karla, mając doświadczenie z kliniki weterynaryjnej, położyła ją do góry nogami, aby oczyścić jej gardło, co na moment uspokoiło sytuację. Chwilę później wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, ale nagle dziewczynka zaczęła się dusić. Mimo prób ratowania jej straciła przytomność. Paul i Karla, przerażeni, że ich zbrodnia zostanie odkryta, ukryli kamerę i narkotyki, przebrali ofiarę w czyste ubrania i wezwali pomoc. Rodzice dowiedzieli się o tragedii dopiero, gdy usłyszeli syreny nadjeżdżającej karetki. W szoku musieli przyjąć wyjaśnienia zięcia i córki, że Tami zmarła na skutek zakrztuszenia się swoimi wymiocinami. Początkowo wszyscy wierzyli w tę wersję wydarzeń, choć w rodzinie zaczęły pojawiać się wątpliwości i pytania. Paul Bernardo, znany później jako jeden z najbardziej notorycznych przestępców Kanady, wychował się w rodzinie, która na pierwszy rzut oka mogła wydawać się nietypowa. Jej historia jest pełna kontrastów i tajemnic. Merlin Bernardo, matka Paula, miała stosunkowo szczęśliwe dzieciństwo. Została adoptowana przez wpływowego prawnika i jego żonę Elizabeth. Dorastała w domu pełnym miłości i wsparcia, co mogło wydawać się obiecującym startem w dorosłość. Przybrani rodzice zapewnili jej stabilność i bezpieczeństwo, które niestety nie przeniosły się na jej przyszłe życie małżeńskie. Kenneth Bernardo, mąż Merlin i ojciec Paula, pochodził z rodziny o mieszanym pochodzeniu. Jego ojciec był włoskim imigrantem, a matka Angielką. Rodzina Kennetha była zamożna, jednak nie obyło się bez ciemnych stron. Ojciec, mimo że był bogaty, znęcał się nad swoją rodziną, co niewątpliwie miało głęboki wpływ na życie chłopca. Z powodu tych doświadczeń Kenneth zdecydował się odciąć od rodzinnych interesów i żyć na własnych zasadach. Po urodzeniu syna Merlin nie mogła już znieść ciągłych ataków męża. Ostatecznie postanowiła odejść od niego i wróciła do swojego wcześniejszego adoratora. Po pewnym czasie zaczęła przybierać na wadze i stała się na tyle otyła, że przestała zajmować się domem oraz dziećmi, zamykając się w swoim małym pokoiku w piwnicy. Taka izolacja i brak wsparcia rodzicielskiego miały ogromny wpływ na psychikę młodego Paula Bernardo. Mimo problemów w domu, chłopiec wydawał się być kochanym dzieckiem. Zawsze uśmiechnięty i wyglądający słodko w swoim mundurku skauta, przyciągał uwagę i sympatię wszystkich dookoła. Jego urok osobisty i delikatna natura sprawiały, że był postrzegany jako wzór do naśladowania, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Kiedy Paul dorósł, jego zainteresowania nie zmieniły się. Z pasją prowadził drużynę skautów, organizując liczne obozy i wycieczki, które dzieci uwielbiały. Jego umiejętność tworzenia atmosfery przyjaźni i zabawy sprawiała, że młodzież lgnęła do niego, a rodzice darzyli go zaufaniem. Młody Bernardo cieszył się ogromnym uznaniem w swojej społeczności, zarówno za swoje zaangażowanie, jak i za sposób, w jaki potrafił inspirować młodszych. W szkole średniej Paul kontynuował budowanie swojej reputacji. Uważany za delikatnego i nieco nieśmiałego chłopaka, o anielskim wyglądzie, zyskał popularność wśród rówieśników, a szczególnie u dziewczyn. Chłopak zdawał się mieć wszystko – urok, inteligencję i charyzmę, co sprawiało, że wszyscy przewidywali dla niego świetlaną przyszłość.
Kiedy Bernardo miał 16 lat, doszło do dramatycznej konfrontacji z jego matką. To było jedno z tych spotkań, które na zawsze zmieniają bieg życia. Po latach napięć, tajemnic i nieporozumień, Merlin w końcu zdecydowała się wyznać synowi prawdę, którą ukrywała przed nim przez całe jego życie. Powiedziała mu, że Kenneth Bernardo, którego Paul zawsze uważał za swojego ojca, w rzeczywistości nim nie jest. Kobieta długo nosiła w sobie ten sekret, żyjąc w strachu przed reakcją syna. W końcu jednak uznała, że ma prawo znać prawdę. Wybrała moment, który uważała za odpowiedni, choć żadna chwila nie wydawała się wystarczająco dobra na tak wstrząsające wyznanie. Gdy wyjawiła prawdę, chłopak był w szoku. Wszystko, co znał i w co wierzył, nagle przestało mieć sens. Jego dotychczasowy obraz rodziny został zaburzony jednym zdaniem. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego ukrywała to przed nim przez tyle lat. Poczuł się zdradzony i oszukany. To wywołało w nim negatywne emocje. Zaczął wyzywać matkę, wylewając na nią cały swój gniew i frustrację. Słowa, które padły, były pełne nienawiści i bólu. Po wejściu w wiek dojrzewania i rozpoczęciu nauki w koledżu, Paul zaczął odkrywać swoje mroczne pragnienia, które stopniowo stawały się coraz bardziej dominujące. Jego seksualne fantazje uległy dramatycznej przemianie, przybierając coraz bardziej sadystyczny i brutalny charakter. Ta zmiana była wyraźnym odzwierciedleniem wewnętrznego chaosu, który ogarnął jego życie, po szokującym odkryciu prawdy o swoim pochodzeniu. Bernardo zaczął odczuwać silną potrzebę dominacji nad innymi ludźmi, szczególnie nad kobietami. Chciał rekompensować sobie brak kontroli nad własnym życiem, podporządkowując sobie innych. Bez problemu potrafił zmanipulować naiwne dziewczyny, które przyciągał swoim przystojnym wyglądem i pozorną uprzejmością. Jego ulubioną formą seksualnej przyjemności stał się brutalny stosunek analny. Ta preferencja nie była tylko wynikiem fizycznej potrzeby, ale także sposobem na wyładowanie swojej agresji i gniewu. Młody Bernardo czerpał satysfakcję z zadawania bólu i poniżania swoich partnerek. Przemoc i znęcanie się psychiczne stały się integralną częścią jego życia. Kobiety, które wiązały się z nim, często były zbyt naiwne, by dostrzec jego prawdziwe intencje. A kiedy już zdawały sobie sprawę z jego sadystycznych skłonności, było za późno, by się uwolnić. Ten młody człowiek, z pozoru prowadzący zwyczajne życie, miał w sobie nieokiełznany apetyt na luksus i wygodę. Paul Bernardo razem ze swoim kolegą wpadł na pomysł szmuglowania papierosów przez granicę amerykańsko-kanadyjską. Ten nielegalny proceder dawał mu możliwość zarabiania szybkich pieniędzy, które pozwalały mu na spełnienie jego materialistycznych pragnień. Przemytnicza działalność stała się dla niego sposobem na zdobycie nowych ciuchów, gadżetów i zabawek, które kochał. Mimo że nowe zajęcie przynosiło mu spore dochody, Paul nie przestawał poszukiwać innych źródeł zarobku. Jego marzeniem było znalezienie pracy, która pozwoliłaby mu na stałe osiągnąć ogromne sumy pieniędzy. Po ukończeniu koledżu intensywnie szukał zatrudnienia, które spełniłoby jego finansowe ambicje. Życie młodego Bernardo zmieniło się diametralnie, gdy poznał Karlę Homolka. Było to spotkanie, które wpłynęło na jego przyszłość w sposób, którego nawet on sam nie mógł się spodziewać. Karla od razu przyciągnęła jego uwagę swoją urodą i charyzmą, a on był nią oczarowany, od pierwszego wejrzenia. Jego fascynacja szybko przerodziła się w obsesję. Dziewczyna z kolei była zauroczona jego pewnością siebie i tajemniczością. Chłopak nie mógł oprzeć się magnetycznemu urokowi Karli. Jej ciało stało się dla niego przedmiotem pożądania. Ich relacja szybko nabrała intensywności, a związek stał się burzliwy i pełen namiętności. Pewnego dnia, podczas jednej z rozmów, Paul zadał Karli prowokacyjne pytanie. Co byś powiedziała, gdyby okazało się, że jestem gwałcicielem? Dziewczyna zamiast zareagować przerażeniem, odpowiedziała, że byłoby to całkiem słodkie. Ta odpowiedź go zaskoczyła, ale jednocześnie utwierdziła w przekonaniu, że znalazł w niej bratnią duszę. Najgorsze było to, że Paul rzeczywiście był już wtedy aktywnym gwałcicielem. Jego mroczne skłonności i brutalne fantazje stawały się coraz bardziej wyraziste i niekontrolowane. Karla zamiast być przerażona tym wyznaniem, wydawała się być nim zafascynowana. To otworzyło nowy rozdział w ich związku, w którym oboje zaczęli realizować swoje najciemniejsze pragnienia. Schemat gwałtów był zawsze taki sam. Kiedy upatrzona wcześniej ofiara wysiadała z autobusu i zaczynała iść w kierunku domu, Paul podążał za nią, trzymając się w cieniu. W momencie, gdy kobieta była wystarczająco daleko od innych ludzi, rzucał się na nią od tyłu, przewracał na ziemię i zaczynał atak. Bernardo zawsze wybierał brutalny stosunek analny.
Cały czas mówił do swojej ofiary, co dodatkowo potęgowało jej przerażenie i poczucie bezradności. Po zakończeniu gwałtu puszczał ofiarę wolno, pozostawiając ją w stanie z szoku i traumy. W ciągu 2 lat wykorzystał w ten sposób 11 kobiet. Jego metody były tak precyzyjne i powtarzalne, że policja miała ogromne trudności w schwytaniu go. Jedna z ofiar zgłosiła policji, że podczas ataku widziała kobietę z kamerą, co sugerowało, że ktoś mógł rejestrować przestępstwo. Ta informacja była kluczowa, ponieważ potwierdzała obecność współsprawczyni i była to wskazówka, że oprawca nie działał sam. Jednak ta wiedza nie była wystarczająca do natychmiastowego rozwiązania sprawy. Obecność Carly przy tych brutalnych atakach dodawała kolejny poziom horroru do już przerażających działań Paula. Carla miała obsesję na punkcie szczęścia ukochanego. Robiła wszystko, żeby jej przyszły mąż nigdy jej nie zostawił. Była gotowa na wszelkie poświęcenia, aby go zadowolić i zatrzymać przy sobie. Zdawała sobie sprawę, że musiała dostarczać mu nowych doznań i emocji, aby nie znudził się ich związkiem. Dlatego postanowiła znaleźć mu kolejną ofiarę. Paul nigdy nie przestał obwiniać Carly za śmierć Tammy. Miał do niej żal, że przez jej zaniedbanie stracił możliwość dalszego wykorzystywania jej siostry. To poczucie winy ciążyło na kobiecie, ale nie zrażało jej do kontynuowania chorych planów. Postanowiła zadośćuczynić jego straty i znaleźć mu nową dziewicę, która mogłaby zastąpić Tammy. Homolka wiedziała, że aby uszczęśliwić partnera, musiała znaleźć kogoś wyjątkowego. Przypomniała sobie o pewnej nastolatce imieniem Jane, która wyglądała zupełnie jak jej zmarła siostra. Jane była młoda, niewinna i idealnie nadawała się na prezent ślubny dla Paula. Dla Carly było to jedyne rozwiązanie, aby zatrzymać przy sobie mężczyznę, którego kochała ponad wszystko. Pomysł był przerażający, ale ona była zdeterminowana. Chciała, aby ten okrutny prezent ślubny stał się dowodem jej miłości i oddania. Wiedziała, że to ryzykowne, ale wierzyła, że dzięki temu Paul będzie jej zawsze wdzięczny i nigdy jej nie opuści. Przygotowywała się do realizacji tego planu z zimną precyzją, ignorując moralne i etyczne konsekwencje swoich działań. Carla była idolką Jane, dlatego młoda dziewczyna bardzo chętnie zgodziła się na odwiedziny w nowym domu państwa Bernardo. Para zaplanowała wszystko bardzo starannie. Zaczęło się od niewinnego zaproszenia na obiad. Potencjalna ofiara, zauroczona osobowością Carly, była podekscytowana możliwością spędzenia czasu z nią i obejrzenia jej nowego domu. Po obiedzie rozmowy trwały godzinami, dotykając różnych tematów, co miało na celu budowanie zaufania i bliskości. Carla umiejętnie manipulowała Jane, sprawiając, że czuła się swobodnie i komfortowo. Wieczorem atmosfera była już na tyle rozluźniona, że Homolka zaczęła proponować drinki. Młoda dziewczyna, nie spodziewając się niczego złego, chętnie przyjmowała kolejne napoje. Z każdą kolejną godziną stawała się coraz bardziej pijana, ale nie tylko alkohol był odpowiedzialny za jej stan. Para zwyrodnialców dyskretnie wrzuciła narkotyki do jej drinków, co sprawiło, że Jane szybko straciła świadomość. Kiedy była już całkowicie nieprzytomna, oni przystąpili do działania. Ich czyny były chłodne i zaplanowane, a jej głównym celem było zaspokojenie własnych, perwersyjnych pragnień. Ich ofiara była całkowicie nieświadoma tego, co się dzieje. Kiedy w końcu zasnęła, Carla zawołała narzeczonego, aby zobaczył swoją niespodziankę. Ten był w niebo wzięty, widząc śliczną dziewczynę, która była jeszcze dziewicą. Trochę zmartwiło go, że jego partnerka znowu użyła tych samych środków usypiających, co wcześniej. Ale zapewniła go, że tym razem wszystko jest pod kontrolą. Rozebrali Jane, a Bernardo postanowił nagrać Carlę, która molestowała uśpioną dziewczynę. Następnie on sam przystąpił do swojej ulubionej zabawy, jaką był brutalny stosunek analny. Dziewczyna była tak głęboko nieprzytomna, że nie reagowała ani na ból, ani na cokolwiek, co się działo. Po wszystkim Carla musiała posprzątać krew i ślady ich brutalnych czynów. Kiedy Jane rano się obudziła, czuła się źle i zaczęła wymiotować. Nie miała pojęcia dlaczego. Spotkała Paula na schodach, myśląc, że widzi go po raz pierwszy. Nie zdawała sobie sprawy, co działo się z nią poprzedniej nocy. Można powiedzieć, że prezent ślubny się udał. Kilka dni później odbyło się ogromne, piękne wesele. Paul i Carla postanowili zorganizować uroczystość z rozmachem, nie szczędząc środków na przygotowania. On zadbał o każdy szczegół, spełniając wszystkie życzenia swojej przyszłej żony, aby ten dzień był dla niej wyjątkowy.
Sala była bogato udekorowana kwiatami i ozdobami, a menu składało się z wykwintnych potraw serwowanych przez najlepszych kucharzy. Zespół grał na żywo, a parkiet był wypełniony tańczącymi gośćmi. Karla, ubrana w białą koronkową sukienkę ślubną, wyglądała olśniewająco, a Paul, elegancko ubrany w klasyczny czarny garnitur, emanował dumą. Ceremonia była pełna wzruszeń i pięknych słów przysięgi małżeńskiej, a goście nie szczędzili pochwał na temat pary młodej. Wesele było również finansowym sukcesem dla nowożeńców. Prezenty od gości były niezwykle hojne, co przełożyło się na znaczną sumę pieniędzy. Cała uroczystość pozostawiła niezatarte wspomnienia wśród gości, którzy jeszcze długo po weselu wspominali ten wyjątkowy dzień, który rozpoczął u nowożeńców zabójczą pasję. Leslie Mahaffey była typową zbuntowaną nastolatką. Jej silna i niezależna osobowość często prowadziła do konfliktów z otoczeniem. Nie interesowała się szkołą, wolała cieszyć się totalną wolnością i przypadkowym stosunkiem z przystojnymi facetami. Uwielbiała wyprawy do małych sklepików, podczas których kradła różne drobiazgi. 14 czerwca 1991 roku Leslie spędzała wieczór ze znajomymi w knajpce. Po powrocie pod dom około 2 nad ranem odkryła, że jest zamknięty, a ona nie miała kluczy. W tej sytuacji postanowiła pójść do przyjaciółki z nadzieją, że ta ją przenocuje. Niestety, jej matka nie zgodziła się na gości o tej porze, więc Leslie powiedziała, że wróci do domu i obudzi rodziców. Faktycznie, dziewczyna wróciła pod dom, próbując znaleźć sposób na wejście do środka bez budzenia. Nieopodal w ciemności zauważyła mężczyznę majstrującego przy rejestracji samochodu. Był to Paul Bernardo, który kradł tablice, aby uniknąć podejrzeń podczas przemytu papierosów przez granicę z Kanadą. Gdy zauważył Leslie, przerwał swoją pracę, podbiegł do niej i grożąc nożem wepchnął do swojego samochodu, po czym odjechał z piskiem opon. Paul zabrał dziewczynę do swojego domu. Tam podczas gdy jego żona spała, zaczął ją filmować nagą i związaną. Kiedy Karla się obudziła i zobaczyła, co się dzieje, wściekła się, ale na to, że jej mąż użył ich najlepszych kieliszków do szampana, żeby zabawić się z uprowadzoną 14-latką. Jednak po chwili jej gniew ustąpił, a ona zmieniła się w posłuszną żonę, gotową spełniać nawet najbardziej wyuzdane rozkazy swojego ukochanego. Przedstawienie się rozpoczęło. Paul najpierw obserwował, jak Karla pieści Leslie, co stanowiło dla niego przedsmak dalszych wydarzeń. Porwana nastolatka, będąc w stanie szoku i strachu, była zmuszona do udziału w tych brutalnych scenach. Po dziwnych pieszczotach Karli, mężczyzna przejął inicjatywę, zmuszając Leslie do brutalnego stosunku analnego, który filmowała jego żona. Dziewczyna była tak odurzona, że nie mogła się bronić, ani w pełni rozumieć, co się dzieje. Niestety nie przeżyła spotkania z bestialskim małżeństwem. Pewnego czerwcowego popołudnia małżeństwo płynące na kajakową wycieczkę po jeziorze Gibson natknęło się na makabryczne znalezisko. Niedaleko brzegu zauważyli coś, co wyglądało jak ludzka stopa. Zaniepokojeni postanowili przyjrzeć się bliżej i szybko zdali sobie sprawę, że ich obawy są słuszne. Od razu zawiadomili policję, która natychmiast rozpoczęła dochodzenie. Po dalszych poszukiwaniach w okolicy funkcjonariusze odkryli kolejne części ciała dziewczyny. Widok był przerażający. Fragmenty były porozrzucane w niedalekiej od siebie odległości, a zespół dochodzeniowy szybko doszedł do wniosku, że ciało zostało pocięte piłą mechaniczną. Ślady na kościach były jednoznaczne i wskazywały na brutalne użycie narzędzia, które miało na celu zatarcie śladów zbrodni. To odkrycie wstrząsnęło lokalną społecznością i wywołało falę niepokoju. Mieszkańcy, którzy wcześniej uważali swoją okolicę za bezpieczną, teraz żyli w strachu przed nieznanym sprawcą tej okrutnej zbrodni. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo, które miało na celu nie tylko zidentyfikowanie, do kogo należały zwłoki, ale także ustalenie sprawcy lub sprawców tej bestialskiej zbrodni. W toku śledztwa udało się zidentyfikować ofiarę jako zaginioną nastolatkę, której rodzina zgłosiła zaginięcie kilka tygodni wcześniej. Rozpoczęto przesłuchania, analizowano dowody, a policja apelowała do świadków o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu sprawy. 16 kwietnia 1992 roku Kristen French, bardzo atrakcyjna nastolatka, była w drodze do domu, kiedy została zaczepiona przez kobietę, która poprosiła ją o pomoc w znalezieniu drogi. Kristen była pomocną osobą, więc bez wahania zatrzymała się przy samochodzie, aby przejrzeć mapę. W
tym momencie została zaskoczona od tyłu i zaciągnięta na tylne siedzenie przez mężczyznę. Paul i Carla od początku wiedzieli, że nastolatka będzie musiała umrzeć. Znała ich i widziała wiele razy, poza tym dokładnie wiedziała, gdzie mieszkają. Kristen była mądrą dziewczyną, dlatego robiła wszystko, czego chcieli porywacze. Miała nadzieję, że jej posłuszeństwo zwiększy szanse na przeżycie. Niestety, sytuacja była beznadziejna. Państwo Bernardo mieli wobec niej plany, które nie miały na celu jej ocalenia. Kristen była przetrzymywana przez 3 dni. W tym czasie była brutalnie gwałcona i torturowana przez Paula, przy aktywnym współudziale Carly. Para nagrywała całe zajście, podobnie jak w przypadku poprzednich ofiar. Im bardziej nastolatka starała się współpracować, tym bardziej wyuzdane i okrutne były rozkazy, jakie wydawali jej oprawcy. Bernardo, działając z niezwykłą brutalnością, znęcał się nad Kristen, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jednym z najbardziej upokarzających momentów było to, kiedy Paul oddawał mocz na dziewczynę i próbował ją jeszcze bardziej upokorzyć, grożąc jej oddaniem kału. Te zachowania miały na celu złamanie ducha dziewczyny i pokazanie jej kompletnej dominacji nad nią. W tym czasie Carla Homolka, która miała być jego wspólniczką, nie tylko nie próbowała powstrzymać partnera, ale aktywnie uczestniczyła w tych zbrodniach. Wszystkie te straszliwe wydarzenia zostały nagrane, jednak film nie zawierał momentu jej śmierci. 30 kwietnia 1992 roku ciało dziewczyny zostało znalezione w rowie melioracyjnym w Burlington, Ontario. Była naga, ale jej ciało nie zostało pocięte, co różniło ten przypadek od morderstwa Leslie Mahaffey. Z powodu tej różnicy policja początkowo nie połączyła tych dwóch morderstw ze sobą. 23 maja 1992 roku odnaleziono zwłoki Terry Anderson, która zaginęła w listopadzie poprzedniego roku. Jej ciało odkryto w porcie w zaawansowanym stanie rozkładu. Koroner miał trudności z ustaleniem dokładnej przyczyny śmierci, ale ostatecznie stwierdzono, że Terry się utopiła, prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków i alkoholu. Jednak jak się później okazało, za jej śmierć również odpowiedzialni byli Paul Bernardo i Carla Homolka. Z zimną krwią planowali i wykonywali swoje zbrodnie. Starali się nie pozostawiać śladów, które mogłyby ich z nimi połączyć. Ich działania były przemyślane, a wybór ofiar wydawał się być zarówno przypadkowy, jak i motywowany chęcią zaspokojenia chorych fantazji. Kristen French, tak jak inne ofiary, była wybierana na podstawie swojej młodości i atrakcyjności, co niestety sprawiło, że była idealnym celem dla ich brutalnych działań. W latach 80. i na początku lat 90. w Scarborough, dzielnicy Toronto, doszło do serii brutalnych gwałtów. Sprawą zainteresowała się policja, a dowództwo nad śledztwem przejął doświadczony detektyw Steve Irwin. Śledztwo było szczególnie trudne ze względu na brak bezpośrednich dowodów oraz charakterystykę sprawcy, który działał ostrożnie i z premedytacją. Detektyw Irwin zauważył wiele podobieństw w zeznaniach ofiar. Opisywały one mężczyznę, który napadał je w podobny sposób, co pozwoliło podejrzewać, że wszystkie przestępstwa były dziełem jednego sprawcy. Taki wniosek był nietypowy, ponieważ seryjni gwałciciele należą do rzadkości. Analiza sposobu działania napastnika oraz profilowanie psychologiczne wskazywały na to, że miał on pewne charakterystyczne cechy, takie jak precyzyjne planowanie ataków i unikanie pozostawiania śladów. Przełom w śledztwie nastąpił w grudniu 1987 roku. To właśnie wtedy na policję zgłosiła się kobieta, która była jedną z ofiar. Jej zeznania były wyjątkowo szczegółowe i pozwoliły na stworzenie dokładnego portretu pamięciowego podejrzanego. Kobieta opisywała napastnika jako bardzo przystojnego mężczyznę. Wysokiego, ogolonego i bez żadnych znaków szczególnych. To było kluczowe, ponieważ wcześniej opisy sprawcy były mniej precyzyjne. Na podstawie zeznań ofiary powstał portret pamięciowy, który w dużym stopniu przypominał Paula Bernardo. Mimo że rysopis mógł pomóc w szybkim zidentyfikowaniu sprawcy, policja nie zdecydowała się na jego publikację. Kolejną z ważnych postaci, które mogły przyczynić się do wcześniejszego schwytania Paula, była jego była dziewczyna, Jennifer Galligan. Wielokrotnie zgłaszała na policję brutalne gwałty, jakich doświadczała z jego rąk. Opis jej relacji z Bernardo ujawniał jego skłonności do przemocy i psychicznego znęcania się. Jennifer była jedną z niewielu osób, które miały bliski kontakt z Paulem Bernardo i doświadczyły jego brutalnej natury. Zgłaszając to, kobieta próbowała zwrócić uwagę policji na zagrożenie, jakie stanowił jej były chłopak.
a przy okazji mogła dostarczyć istotnych wskazówek do jego profilu kryminalnego. Policja przyjęła zgłoszenie, a nawet napisała protokół, który niestety wylądował głęboko w szufladzie i na tym się skończyło. W maju 1990 roku policja w Toronto, zdeterminowana do schwytania gwałciciela, wreszcie zdecydowała się na opublikowanie portretu pamięciowego, stworzonego na podstawie zeznań ofiar. Był to strategiczny krok mający na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania przestępcy. Dodatkową motywacją dla mieszkańców Scarborough była nagroda w wysokości 150 tysięcy dolarów, oferowana za informacje prowadzące do schwytania sprawcy. Jak można było się spodziewać, już dzień po publikacji rysopisu policja zaczęła otrzymywać setki telefonów. Ludzie, którzy chcieli zdobyć nagrodę, zaczęli zgłaszać swoje podejrzenia, często bazując na luźnych skojarzeniach lub przypadkowych podobieństwach. Choć wielu dzwoniących miało dobre intencje, motywacja finansowa sprawiła, że liczba zgłoszeń była ogromna, a niektóre z nich były mało wiarygodne. Policja nie była przygotowana na tak wielki napływ informacji. Ilość telefonów i zgłoszeń była przytłaczająca, co znacznie utrudniało sprawdzanie każdej ewentualności. Wszystkie zgłoszenia musiały zostać zweryfikowane, co przy tak dużej liczbie było niezwykle trudne i czasochłonne. Wśród wielu telefonów, które bez przerwy napływały, było zgłoszenie od znajomego Paula Bernardo. Zauważając niezwykłe podobieństwo między rysopisem a kolegą, zdecydował się poinformować o tym mundurowych. Znajomy ten prawdopodobnie znał Bernardo na tyle dobrze, że jego zgłoszenie miało solidne podstawy. Mimo to w natłoku informacji, jakie musiała przetworzyć policja, to zgłoszenie mogło zostać początkowo zignorowane lub zbagatelizowane. Przeciążenie informacjami stało się poważnym problemem dla śledztwa. Każde opóźnienie w weryfikacji zgłoszeń oznaczało dodatkowy czas, który gwałciciel mógł wykorzystać na kontynuowanie swojej zbrodni. Chociaż policja starała się działać jak najefektywniej, liczba telefonów była zbyt duża, by mogła nadążyć za każdym tropem w odpowiednim czasie. Kiedy coraz więcej informacji zaczęło wskazywać na Paula Bernardo jako osobę przypominającą rysopis gwałciciela ze Scarborough, detektyw Steve Irwin postanowił działać. W końcu odwiedził Paula, aby przeprowadzić rozmowę. Podczas tej wizyty podejrzany nie sprawiał wrażenia osoby, która mogłaby być odpowiedzialna za brutalne przestępstwa. Wręcz przeciwnie. Jego zachowanie i sposób bycia nie wzbudzały podejrzeń detektywa. Mimo to, Irwin, mając na uwadze powagę sprawy, postanowił pobrać od Bernardo próbki krwi, śliny oraz włosów. Poddano badaniom około 230 próbek krwi mężczyzn, którzy odpowiadali rysopisowi. Te próbki były porównywane z materiałem biologicznym zabezpieczonym w miejscach zbrodni. Wyniki były kluczowe, ponieważ pozwalały na eliminację lub potwierdzenie podejrzeń wobec poszczególnych osób. Z całej grupy próbek tylko 5 okazała się pasować do materiału genetycznego gwałciciela, a wśród nich była próbka Paula Bernardo. Jest kwiecień 1992 roku. Właśnie ta próbka została poddana szczegółowym badaniom. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że Bernardo jest poszukiwanym gwałcicielem. To był przełomowy moment w śledztwie, który pozwolił policji na zebranie wystarczających dowodów do aresztowania Bernardo. Badania genetyczne, które w tym czasie stawały się coraz bardziej zaawansowane, odegrały decydującą rolę w rozwiązaniu sprawy. Wydawało się, że w tym samym okresie gwałciciel ze Scarborough przestał działać, co skłoniło policję do uznania, że obecnie nie ma tak bezpośredniego zagrożenia, jakie istniało w trakcie jego aktywności. Tak naprawdę Paul i Carla mieszkali teraz w St. Catharines, niedaleko wodospadu Niagara, gdzie kontynuowali swoje zbrodnie. I właśnie policja skoncentrowała się na tym regionie. Detektyw Vince Bevan, który prowadził śledztwo, początkowo miał trudności z ustaleniem, jak podejść do tej sprawy. Przełom nastąpił dopiero po sekcji zwłok Kristen French, kiedy to pojawił się naoczny świadek, kobieta, widziała, jak ktoś wepchnął nastolatkę do samochodu. Choć nie była pewna marki pojazdu, uważała, że mogło to być Camaro. Detektyw postanowił skupić się na poszukiwaniach właścicieli samochodów tej marki w okolicy. Zdecydował, że przesłucha Paula Bernardo. Ten zachowywał się spokojnie i uprzejmie. W trakcie rozmowy wyjaśnił, że był podejrzewany w sprawie gwałciciela ze Scarborough z powodu swojego podobieństwa do rysopisu sprawcy. Policjanci zwrócili uwagę na jego zadbany wygląd, inteligencję i przystojną aparycję. Jego dom był w nienagannym stanie, co dodatkowo odwracało podejrzenia. Poza tym samochód Bernardo, Nissan, nie pasował do opisu Camaro, co jeszcze bardziej komplikowało śledztwo.
Kilka dni później ci sami policjanci skontaktowali się z biurem detektywa Steve'a Irwina w Toronto, aby uzyskać więcej informacji o Paulu Bernardo i sprawie gwałciciela ze Scarborough. Otrzymali odpowiedź, że jego próbki krwi nie zostały jeszcze ostatecznie zbadane, co oznaczało, że nie można go póki co całkowicie wykluczyć z kręgu podejrzanych. Dodatkowo policjanci odkryli, że jedna kobieta zeznała, iż jest pewna, że została napadnięta przez Paula. Dowiedzieli się również, że znajomi zgłosili go jako podejrzanego ze względu na jego podobieństwo do rysopisu sprawcy, a jego była dziewczyna złożyła zeznania, które go obciążały. Te informacje skłoniły śledczych do tego, aby bacznie obserwować podejrzanego i nie lekceważyć go jako potencjalnego sprawcę morderstw. Jest luty 1993 roku. Po wielu miesiącach oczekiwania próbki krwi i śliny Paula Bernardo zostały wreszcie dokładnie przebadane. Wyniki analizy jednoznacznie wskazywały, że to właśnie on był sprawcą gwałtów na trzech kobietach. To niepodważalne dowody, które potwierdziły jego winę. Pojawiło się jednak pytanie, czy jego zbrodnie ograniczały się tylko do tych trzech przypadków? Niewątpliwie gdyby te próbki zostały zbadane wcześniej, Bernardo mógłby zostać zatrzymany i osadzony już dawno temu. Zapobiegłoby to dalszym brutalnym atakom i morderstwom, które popełnił w międzyczasie. Niestety, opóźnienia w analizie pozwoliły mu kontynuować przestępczą działalność, co kosztowało życie i zdrowie kolejnych ofiar. Ale teraz, dzięki dowodom, pojawiła się solidna podstawa do oskarżenia gwałciciela, mordercy za jego zbrodnie. Detektyw Steve Irwin, prowadzący śledztwo, planował złożyć akt oskarżenia przeciwko niemu. Jednak zanim zdążył to zrobić, dowiedział się, że ktoś już to zrobił przed nim. Ku jego zdziwieniu tą osobą była jego żona, Carla Homolka. Carla, która była współwinna wielu zbrodni, postanowiła złożyć zeznania przeciwko mężowi, żeby się wybielić. Jej oskarżenie było wynikiem porozumienia z prokuraturą, dzięki któremu miała otrzymać łagodniejszy wyrok, oczywiście w zamian za pełne ujawnienie prawdy o ich wspólnych przestępstwach. To była strategiczna decyzja, która miała zapewnić jej lepsze warunki w procesie sądowym, jednocześnie rzucając nowe światło na zbrodnie, których się dopuścili. Ale jak do tego doszło? Dlaczego zdecydowała się na taki krok? Latem 1992 roku relacja Paula i Carly osiągnęła punkt krytyczny. Bernardo zwyczajnie zaczął traktować swoją partnerkę jak worek treningowy. Ta nagła zmiana w jego zachowaniu miała poważne konsekwencje dla przyszłości obojga. Początkowo Carla znosiła przemoc bez żadnego sprzeciwu. Pozostawała u jego boku pomimo fizycznego i psychicznego bólu. Jej oddanie i lojalność wobec męża wydawały się niezachwiane. Jednak na początku stycznia 1993 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Rodzice Homolki, zaniepokojeni jej stanem psychicznym, postanowili interweniować. Namówili córkę do odejścia od Paula, co było trudnym, ale koniecznym krokiem w jej życiu. Carla zdecydowała się zamieszkać u jednej z przyjaciółek swojej siostry. Jej mąż był policjantem, co zapewniło poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnym czasie. To rozstanie miało miejsce niedługo przed tym, jak Bernardo został zidentyfikowany jako morderca i gwałciciel. W tym kluczowym okresie Homolka zaczęła zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Stopniowo podejmowała rozmowy z władzami. Podjęła decyzję o współpracy z prokuraturą w zamian za łagodniejszy wyrok. Jej zeznania miały ogromne znaczenie w sprawie. Już w lutym, kiedy dochodzenie dotyczące Paula Bernardo dopiero nabierało tempa, policja postanowiła przesłuchać również Carlę. Chcieli zadać jej kilka pytań oraz pobrać odciski palców. W trakcie przesłuchania uwagę śledczych przyciągnął charakterystyczny zegarek z myszką Mickey, który kobieta miała na ręce. Zegarek ten był identyczny jak ten, który należał do Kristen French, jednej z ofiar. Przesłuchania trwały prawie 5 godzin. W tym czasie detektywi starali się zebrać jak najwięcej informacji, stawiając jej coraz bardziej szczegółowe pytania. W pewnym momencie Carla zorientowała się, że policja już połączyła gwałciciela ze Scarborough z mordercami w St. Catharina. To sprawiło, że poczuła się wyjątkowo zdenerwowana. Świadomość, że śledczy są coraz bliżej poznania całej prawdy, wywołała u niej ogromny stres. Pod wpływem presji i napięcia coś w niej pękło. Zrozumiała, że dalsze ukrywanie prawdy jest niemożliwe. Postanowiła wyznać wszystko, co wiedziała. Przyznała się, że jej mąż Paul Bernardo nie tylko dokonywał gwałtów w Scarborough, ale również zamordował Kristen French oraz Leslie Mahaffey. Przyznanie się Carly ujawniło również jej własny udział w tych przestępstwach,
co postawiło ją w trudnej sytuacji prawnej. Jednak Homolka miała bardzo dobrego prawnika, George'a Walkera. Po wielu długich rozmowach to on jako pierwszy zaczął podejrzewać, że nie była ona taką niewinną ofiarą Paula Bernardo, jaką próbowała się przedstawiać. Zdawał sobie sprawę, że jej rola w zbrodniach była bardziej skomplikowana niż to, co opowiadała. Pomimo tych podejrzeń, Walker napotykał trudności w ustaleniu, jaką dokładnie rolę jego klientka odgrywała w tych brutalnych przestępstwach. Wiedział, że do zbudowania skutecznej linii obrony potrzebuje pełnej szczerości. Jednak Homolka była osobą dość cwaną. Nie chciała ujawnić całej prawdy. Zrozumiał, że aby uzyskać od Carly pełną współpracę, musi zaoferować jej coś w zamian. Coś, co zapewni jej poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed surowym wyrokiem. W międzyczasie presja ze strony policji i prokuratury rosła, a Carla zaczęła odczuwać coraz większy strach przed konsekwencjami swoich czynów. Prawnik postanowił opracować strategię, która mogłaby zapewnić jej łagodniejszy wyrok. Oczywiście w zamian za współpracę. Zaczął negocjować z prokuraturą, starając się uzyskać porozumienie, które mogłoby obejmować redukcję zarzutów lub łagodniejszy wyrok. Jeśli tylko Carla zeznałaby przeciwko mężowi. Negocjacje były trudne i wymagały wielu spotkań, ale ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie. W tym czasie policja przeprowadziła dokładne przeszukanie domu państwa Bernardo. Funkcjonariusze byli zaskoczeni ilością i znaczeniem znalezionych dowodów, które obciążały Paula. Wśród odkrytych materiałów znajdowały się szczegółowe opisy każdego z gwałtów dokonanych w Scarborough, co potwierdzało jego winę i brutalność przestępstw. Ponadto śledczy podczas przeszukania odkryli biblioteczkę zawierającą kasety z ostrą pornografią oraz liczne książki o seryjnych mordercach. Te znaleziska nie tylko potwierdzały zainteresowania Paula tematyką przemocy i zbrodni, ale także dostarczały dodatkowych dowodów na jego dewiacyjne skłonności i fascynację przemocą seksualną. Jednak największe zaskoczenie czekało funkcjonariuszy, gdy natknęli się na kasetę wideo, która ukazywała, że Carla Homolka również brała w tym udział. Na nagraniu widać było żonę oprawcy i dwie inne kobiety, uprawiające lesbijską miłość. To znalezisko rzuciło nowe światło na jej rolę w przestępstwach i skomplikowało jej wizerunek jako ofiary manipulacji Paula. Ta kaseta była dowodem na to, że Carla aktywnie uczestniczyła w nielegalnych i niemoralnych działaniach, co podważało jej wcześniejsze twierdzenia o byciu przymuszoną do współudziału w zbrodniach. Odkrycie to zmusiło śledczych do ponownego przemyślenia jej roli w całej sprawie i do bardziej szczegółowego zbadania jej zachowań i decyzji. W obliczu tych dowodów sama Homolka znalazła się w trudnej sytuacji. Policja miała teraz konkretne materiały, które mogły być użyte przeciwko niej w sądzie. To również wzmocniło pozycję George'a Walkera, jej prawnika, w negocjacjach z prokuraturą. Wiedział on, że aby uzyskać jak najkorzystniejszy wyrok dla swojej klientki, musi zaoferować pełną współpracę i szczegółowe zeznania dotyczące zbrodni popełnionych przez nią i Paula. Tydzień później prawnik Carly spotkał się z prokuratorem Murrayem Segalem, aby wynegocjować ugodę dla swojej klientki. Wiedząc, że ona posiada kluczowe informacje, które mogłyby przyczynić się do skazania Paula Bernardo, Walker dążył do uzyskania jak najłagodniejszego wyroku. Po intensywnych negocjacjach osiągnięto porozumienie. Ustalono, że Carla Homolka zostanie skazana na 12 lat więzienia za współudział w dwóch morderstwach, jednak z możliwością zwolnienia warunkowego po odbyciu ponad 3 lat kary, jeśli będzie się dobrze sprawować. To porozumienie miało na celu zapewnienie, że Carla opowie w sądzie całą prawdę o zbrodniach popełnionych przez jej męża. Segal posunął się nawet do zaoferowania alternatywnego rozwiązania, zgodnie z którym oskarżona, zamiast do więzienia, mogłaby trafić do szpitala psychiatrycznego, co miało stanowić dodatkowy bodziec do współpracy. W trakcie procesu Carla złożyła obszerne zeznania. Opisała szczegółowo, jak Paul dokonywał gwałtów w Scarborough oraz jak wspólnie zamordowali Kristen French i Leslie Mahaffey. Jej zeznania były niezwykle szczegółowe i wiarygodne, co znacząco przyczyniło się do skazania Paula na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Dzięki ugodzie Carla Homolka uniknęła najcięższych konsekwencji prawnych, ale jej rola w zbrodniach oraz ugoda z prokuraturą były szeroko dyskutowane i budziły kontrowersje w opinii publicznej. Wielu ludzi uważało, że wymiar kary był zbyt łagodny w kontekście okrucieństw, w których brała udział. Niemniej jednak jej współpraca była niezbędna do skazania Paula i zakończenia jego brutalnej działalności. Kilka tygodni później Homolka trafiła do szpitala psychiatrycznego,
gdzie natychmiast zaczęto podawać jej duże dawki leków. Kiedy poczuła się nieco lepiej, napisała list do swoich rodziców, w którym opisała, jak wraz z mężem doprowadzili do śmierci ich córki. To z pewnością najtrudniejszy list, jaki do was piszę i pewnie znienawidzicie mnie wszyscy, kiedy go przeczytacie. Trzymałam to wszystko w sobie przez tak długi czas i nie mogę was już dłużej okłamywać. To my jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Tami, Paul i ja. Paul zakochał się w niej i chciał uprawiać z nią seks. Ja miałam mu w tym pomóc. Miałam przynieść z pracy tabletki, żeby ją uśpić. Kiedy mu odmówiłam, zaczął mnie poniżać tak, że nie mogłam tego znieść. Wiem, że nic nie usprawiedliwi faktu, że jednak to zrobiłam. Zrobiłam dokładnie to, co mi rozkazał. Chociaż sama nie wiem czemu. Coś spowodowało u niej wymioty. Może to przez to pomieszanie tabletek i tego, co jadła tego wieczoru. Tak bardzo chciałam ją uratować. Tak strasznie mi przykro. Ale nic, co napiszę, nie wróci jej życia. Najchętniej umarłabym zamiast niej. Nawet nie spodziewam się, że mi kiedykolwiek wybaczycie. Bo ja nie wybaczę sobie tego już nigdy. Po wszystkich zeznaniach złożonych przez Karle, gdy przyszedł czas na świadectwo jej psychiatry, doktora Malcolma, sąd zgodził się na umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym zamiast w więzieniu. Doktor Malcolm argumentował, że Karla potrzebuje intensywnej terapii psychologicznej, aby uporać się z traumą i skutkami przemocy, jakiej doznała ze strony męża. Sąd uznał te argumenty za wystarczająco przekonujące, aby skierować ją na leczenie. Jednak przed oskarżoną była jeszcze jedna trudna próba, do której musiała się solidnie przygotować. Rozprawa jej męża. Karla wiedziała, że jej zeznania będą kluczowe w oskarżeniu i skazaniu Paula za jego brutalne przestępstwa. Aby sprostać temu wyzwaniu, musiała przejść przez intensywne przygotowania. Rozprawa dotycząca Bernardo odbyła się po 2 latach od jego aresztowania. Jednym z powodów tak późnego terminu było to, że Paul postawił swojego adwokata, Kena Muraya, w bardzo nieetycznej sytuacji. Powierzył mu kasety wideo, na których on i jego żona, Karla Homolka, nagrywali swoje brutalne zabawy z ofiarami, jednocześnie prosząc, aby adwokat nie ujawniał ich w sądzie. Prokuratorzy byli jednak świadomi istnienia tych kaset dzięki zeznaniom Karli. Wiedząc, że są one kluczowym dowodem w sprawie, domyślali się, że Bernardo wspomni o nich swojemu prawnikowi. Ken Murray znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż posiadanie takiego dowodu i ukrywanie go przed sądem było niezgodne z zasadami etyki zawodowej. W końcu Murray przyznał się do posiadania nagrań, co doprowadziło do jego wykluczenia ze sprawy. Na jego miejsce wszedł doświadczony adwokat John Rosen. Przejęcie sprawy przez Rosena oznaczało konieczność dokładnego zapoznania się z materiałami dowodowymi, w tym z kontrowersyjnymi kasetami. Zadanie adwokata było trudne, ponieważ musiał zmierzyć się nie tylko z dowodami obciążającymi jego klienta, ale także z ogromnym naciskiem medialnym i publiczną presją na surowe ukaranie Bernardo. Podczas rozprawy nagrania wideo stały się kluczowym dowodem. Ukazywały brutalność i bezwzględność Paula Bernardo oraz aktywny udział Karli Homolki. Były nie do podważenia. Obrońca starał się kwestionować autentyczność nagrań i podważać wiarygodność Karli jako świadka, jednak bezskutecznie. 1 września 1995 roku Paul Bernardo został skazany na dożywocie za wszystkie postawione mu zarzuty: porwania, gwałty i morderstwa Kristen French oraz Leslie Mahaffey, a także 15 gwałtów w Scarborough i współudział w zamordowaniu Tami Homolki. Była to kulminacja jednej z najbardziej przerażających spraw kryminalnych w historii Kanady. Zgodnie z kanadyjskim prawem, Paul Bernardo mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 25 latach odsiadki. Jednak zważywszy na charakter jego zbrodni, brutalność i brak skrupułów, było mało prawdopodobne, aby jakikolwiek sąd przychylił się do takiego wniosku. Bernardo pozostaje w więzieniu o zaostrzonym rygorze, a jego sprawa jest regularnie przypominana jako ostrzeżenie przed skutkami skrajnego zła i przemocy. Paul Bernardo i Karla Homolka na zawsze pozostaną w pamięci jako symbol niewyobrażalnego zła i ludzkiej brutalności. Ich zbrodnie wstrząsnęły społeczeństwem i zmusiły do refleksji nad ciemnymi zakamarkami ludzkiej natury. Przypadek ten nie tylko uwydatnił słabości w systemie wymiaru sprawiedliwości, ale także pokazał siłę dowodów i zeznań w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości. Mimo iż Karla Homolka odbyła swoją karę, jej rola w tych zbrodniach nadal budzi kontrowersje, a pamięć o ofiarach pozostaje żywa.
Chociaż Paul Bernardo spędzi resztę swojego życia za kratkami, ból i trauma, które pozostawił po sobie, będą odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Dla rodzin wszystkich ofiar życie nigdy nie będzie już takie samo, ale ich cierpienie przypomina nam o konieczności walki z przemocą i brutalnością w naszym społeczeństwie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.